Hej, cześć, siemano, witajcie, Steviaki z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny materiał na naszym kanale, kolejny odcinek z przygód drużyny B. I oczywiście na samym początku jest jak zawsze klepa Minecraft, tym razem jest to pająk dyniowy, tak? Dobrze mówię? Nawet się nie przywitał. I ogólnie na samym początku, czekajcie, bo cały czas ten pająk goni. Na samym początku zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek też musicie zostawić. I zobaczcie, jest tutaj woski i woski na tym odcinku będzie pomagał mi budować zoo, ponieważ będziemy robili zoo w Minecrafcie. No a co, nie będziesz mi pomagał? Powiedz, że będziesz pomagał. Bądź taki dobry i powiedz, że będziesz mi pomagał. Ogólnie, zobaczcie, tutaj jest domek Steviego i tutaj, bo wy ogólnie tego domku wcześniej nie widzieliście, także tak on wygląda, sobie tutaj go zrobiłem, to już był jakiś tam domek na początku, ja go trochę przerobiłem i tak tutaj to zrobiłem, tu na dole wygląda to w taki sposób, u góry to wygląda w taki sposób. Za dużo się nie zmieniło, ale właśnie, wracając, jakiś... kolega dobry z serwera postawił mi tutaj w środku domku gigantycznego chains cube'a. Ciekawe kto, wydaje mi się, że to ten pan tutaj, który stoi. W ogóle fajnego masz hatsa, ej, możesz mi go dać jakoś czy nie? Bo ja mam, ło, nawet nie wiedziałem, że mam takie hatsy. No i wracając, hit ha. No i ha wciskam i nic się nie dzieje, nie wiem, tu jakoś można trady chyba robić, chociaż czekaj, a nie, nie mam, ale mogę, może być takie coś. No dobra, wracając, mamy tutaj postawione takie, nie, bo jak otworzę tego chain cube'a, to się wszystko rozwali, tak nie może być. Dobra, ale pomoże, jak otworzę tego chain cube'a, to pomożesz mi wybudować zoo, tak? Będziemy budowali zoo wtedy? Dobra, będziesz musiał też być, bo to pewnie będzie jakieś boom wielkie i nie będzie mojego domku. Ale to chodź tu, chodź. Nie, nie chowaj się za drzewem, tylko stań tutaj koło mnie, a nie ty się chowasz gdzieś, chodź tutaj. Jak razem, to razem. Ty otworzysz tego małego, a ja otworzę tego dużego chyba. Ja może tak być? Ja setki otworzyłem na live'ie. No dobra, to ja otwieram. Czekaj. Już? Patrz. Gotowy? Jest. Bo będziemy to cały odcinek... Nie mogę przekroczyć. Będziemy to cały odcinek otwierać, dobra. Ja otwieram jak coś. Oj, będzie mu, poczekaj, może przeżyję, jak zjem steaka sobie. I... otwieram to. Oj, coś się dzieje. Coś niedobrego się dzieje chyba. Ej, nie mów, że domek ocalał. O, coś... bum, słyszę, widzę. Bum, widzę, no właśnie wysadziłeś mi chatę, dzięki. Ej, ale to jest dziwne, bum, bo z tego co... Ej, nic się nie stało. Nietoperze w chacie, stary, co żeś zrobił? Teraz... Poczekaj, zanim otworzę, albo dobra, może ten oczyści te nietoperze, mam nadzieję, że z tego nie będzie dynamitu. Dobra, nietoperze jeszcze przeżyje, Witchera też jeszcze przeżyje, na szczęście nie wysadziło mi domku, dobra. Pozabijajmy teraz te nietoperze, bo zrobiło się tu niezłe lęgowisko. Tutaj gdzieś jest woskiego, o, latający statek. O, zobaczcie, woski sobie domek zbudował. No, jest reaktor, jest domek nawet zbudowany, ej, a nawet fajna ta chatka twoja. Ej, wiesz co? Dziwnie to wygląda, to podejrzanie jakieś wygląda. A to jest taki bunkier. Co, jak ty tutaj, jak mam przejść przez tą ścianę? Co ja mam tu zrobić? Shift? Jo, Kajbajer, zobaczcie. To jest podziemia jakieś woskiego. Tak jak wam mówiłem, woski jest totalnym tutaj świrem minecraftowym i zobaczcie co on tutaj porobił, nie? Nice. Mega to jest. Ej, ale czekaj, co tu? A tu jest ten reaktor cały, nice. A teraz spacja, tak? Wow, zobaczcie, jakie teleporty tu mamy. Dobra, co tutaj dalej jest? A to co to jest? Co to jest? Magazyn. Magazyn? Nice. No, a jak to działa? Na ten panel tutaj kliknij. Na panel, dobra, po boku na panel klikamy i się nic nie dzieje. Dobra, jest! Zobaczcie, jaki magazyn ma woski. Nice, mega. Tak jak mówię, jak chcecie takich zobaczyć, jak woski robi te mody, to wszystko to koniecznie musicie do niego zajrzeć, bo on jest właśnie takim minecraftowym świrem technicznym, także on takie rzeczy ogarnia. I tutaj zobaczcie, pełno tych do klonowania maszynek. Zobaczcie, cały czas się robią nam tutaj MC, tak? No dobra, także jest teraz plan taki, że musimy znaleźć kamieliny jakieś, żeby je później wydobyć, czyli pobawimy się trochę w archeologów po to, aby sobie znaleźć właśnie... Co żeś zrobił? Masz skamieliny? Zobaczcie, mamy skamieliny i teraz będziemy z tych skamielin... O, czekaj, mam tu coś lepszego. Ja otworzę. Dla ciebie. Ja otworzę. No czekaj, może rączką otworzę. Także teraz bawimy się trochę w archeologów. O, coś, jakieś końce, co to wyleciało? Pokaz. Są tylko kości. Ale to jest, nie jest napisane, jaki to będzie? Nie, na razie nie. Czyli zobaczcie, mamy takie kości, po prostu z dinozaurów i jakieś później z dinozaury z tego... O, kolejne kości, mam kolejne kości. Nice, i kolejny chain cube.
Kolejny ChainScoop, jak teraz Stevie to jest archeolog. Nawet ci czapka pasuje na archeologa. O, zobaczcie, mamy. Dobra, czyli co, będzie pierwszy dinozaur. W tym odcinku gdzieś sobie po prostu postawimy, zamkniemy pierwszego dinozaura w klatce. Nice, dobra, chociaż wiesz co, u mnie chyba te dinozaury nie będą pozamykane, zrobimy tak, że one sobie będą na wolności. Gdzieś po prostu ogrodzimy taki duży teren, chociaż nie, bo wtedy się pozagryzają się wtedy, nie może też tak być. Dobra, ja ci świecę, a ty tutaj zbieraj. Zobaczcie, mamy taką zbroję jak woski, cały czerwony Stevie. Dobra, let's go, mamy już stary, nie wiem, mam 26 tych biofosili i mam jeszcze relik skrapów jakiś. Co? No pewnie, to stary, zanim my do ciebie w taki sposób dolecimy, to wiesz. Nie, zwolnij. Serio, chcesz w taki sposób? No dobra, to czekaj, to od razu będę po drodze z kamieniny ładny. Od razu będę kości po drodze zbierał. O, kolejny ChainScoop. Ty, jak my będziemy mieli teraz tunel pod ziemią do ciebie. Ła, co to jakieś potwory? Tu wszystko jest, stary, co możliwe w ogóle. Ja już się nie zadaję damage'a w tym. Dobra, jestem za tobą cały czas. Lawa. A lawa i tak nie zadaje damage'a. W tej zbroi nie zadaje? Ła, zobaczcie, jesteśmy nieśmiertelni w tej zbroi. W ogóle lawa nam nic nie robi. Tu jakieś dziwne potwory. Daleko jeszcze? Jeszcze troszkę. No to daleko czy nie? No, jeszcze 400 metrów. Czekaj, jakby się w lawie zblokowali. Przeleć przez lawę, nie zadaj damage'a. Gdzie ty tutaj? Ej, czekaj, bo ja się zblokowałem. Tu jest, no przejdź przez... Jestem, znalazłem. Już do góry? Zobaczcie, mamy wykopany tunel. To teraz, stary, trzeba będzie ten tunel jakoś fajnie zrobić, albo będzie można tu tory postawić. Co ty na to? I od ciebie do mnie na przykład będziemy takim tunelem mogli się... Gdzie jak? To jeszcze nie. O, teraz dopiero. Takim tunelem będziemy mogli, stary, do siebie się przemieszczać. Co ty na to? Kolejeczkę tam zrobić? Coś się wymyśli. Dobra, jesteśmy u Woskiego z powrotem. Woskiego oczywiście zlagowało. Nie, ja tutaj oddaję wszystkie. A nie, już myślałem, że Woski ma jakiegoś laksa. Dobra, schodzimy na dół. Te teleporty to mi się mega podobają. Bang, 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 bang. A, nice to jest. No co teraz? Teraz mam te. Czekaj, dam ci to, mam to i to. Potrzebujemy to. I co z tym teraz zrobić? Jakbyśmy chcieli po prostu na start pierwszego dinozaura jakiegoś sobie zespawnić. Klikam i patrzę, i co dalej? No, mam terminal jakiś odpalony. A jest, dobra, widzę crafting, no widzę. No, jest craftowane to jedno i teraz jeżeli to położymy na przykład tu, to możesz tutaj włożyć tu. To włóż to do środka. Aha, czyli to wkładamy po prostu do tej maszyny, co tu mamy. Dobra, i coś się przerabia teraz. Żeby zdobyć DNA. Aha, czyli musimy z tych kości po prostu wyciągnąć DNA dinozaura, tak? Aha, tylko nie mogę kolejnego. A pokazuje jakie... Jak to bone mille się robią? Co ty tu mnie oszukujesz? Nie ma DNA żadnego. Poczekaj, przyspieszę to. Coś nie tak, zobacz, bone mille, czy to nie zawsze po prostu te DNA wylatuje? Nie, to jest szansa, żeby zdobyć. Poczekaj, już tutaj przyspieszę to. Już zobaczcie, jak to działa dobrze. Mamy już. Zobaczcie, o jest! O, i teraz widać, jakie tu dinozaury możemy spawnić. Zobacz, jakieś... No. Ja nie znam się totalnie na dinozaurach, ale już mi się podoba. Dobra, bierzemy te dwa. A czemu tego itemka się nie da? Trochę ci na śmiecę, tu mam nadzieję, że nie jesteś zły na mnie. Dobra, mamy kolejnego dinozaura. Ja bym chciał tego takie... Ej, a co to jest? Meganeura jakaś DNA. Nie wiem, takiego to jeszcze nie widziałem. Chodźcie, gdzie? Do tego. No. Co teraz będziesz craftował? Teraz craftujemy to. Tylko czekaj, potrzebujemy szkło. Sekunda. Glass. Już mam szkło. Dawaj glasa tutaj, i do środka. Już, widzisz? Nie, nie widzę nic. Crafting terminal mam pusty. Jest. Tym, tu, ten. Aha, no dobra, mam. I to tutaj tworzymy. Dobra, coś tam skraftowałeś, no i co z tym robisz? Czekaj, wezmę to i schowam. Zobaczcie, mamy pierwszy tutaj DNA. Włóż teraz to na górze. Po lewej i potrzebujemy mleko, ale nie mamy to szybko. Mleko? To będzie na mleku? Co ty gadasz? Czekaj. Jest misja poszukiwania krowy, bo potrzebujemy mleka. Nie da się tego inaczej zrobić, musi być mleko koniecznie? Woski? Chyba tak, na 95% jestem pewien. No no! Bo zobaczcie w ogóle jaka jest mega animacja zombiaków na tej paczce. Uciekaj ode mnie. Ale to ja muszę do domu wrócić i później tu do ciebie. No spytał, żyj. To czekaj, ja może wyjdę z... No dobra. Już pospane, dobra, no to wracamy do pracy, wracamy do tworzenia naszych dinozaurów i wracamy do szukania krowy. Bo musimy znaleźć krowę, tylko nie wiem, czy krowa gdzieś zespawni.
Może być problem. Ty, zobacz, świń pełno, wszystkiego pełno, a nie ma krowy. Tak jest zawsze. No. Ty zobacz, nigdzie teraz krowy nie będzie, nie? A może ona się na takich terenach po prostu nie spełni? Drzew się tutaj wszędzie, tylko nie ma. Krówko, krówko, gdzie jesteś? Krówko. Może chodź do Ederu, pójdziemy. Tu, dobra. Tu na bojowisko. Tutaj, co tu jakieś strzały, co tu lata w ogóle, coś w nas strzela. Po laki blokach moich. O, super, super, dzięki. Zapomniałem o tym? 2000 years later. O, mam. Uwaga, woski znalazł właśnie krowę. A Stevie próbuje odzyskać swój grób, bo woski wpadł na genialny pomysł, żeby wejść do tego super świata. Nie wchodź tu nawet teraz. Idź, proszę, wejdź, weź mi te rzeczy, bo mnie coś zaraz trafi. I zobaczcie, ile śmierci ma Stevie. 14 śmierci, woski ma 6 śmierci. Ale na szczęście, udało znaleźć się krowę. Słucham ciebie. Co mleko, tak? Włóż do tego mleko na dole. Dobra, czyli rzucamy na dół mleko i zobaczymy, jak to będzie działać. Nie można tu mleka wrzucić, weź mnie nawet nie denerwuj, że to nie działa. Tyle czasu krowę szukaliśmy. Mleko czy nie mleko w końcu, bo ja woski nie wiem, co tam się... Mleko wrzucam. Daj mi te DNA. Tu nie działa to mleko, masz DNA, masz mleko, nie wiem, co ci jeszcze mogę dać. No nie działa, po prostu nie działa. Na pewno do tej maszyny to trzeba wrzucić. Ej, chyba zmienili. No nie mów, że zmienili, no. Co ciekawe, co teraz tam trzeba wrzucić. To jest teraz mieszanka jajka, tego, pszenicy, rotem flesza i mleka. Ja nie mówię, trzeba takie mieszanka, wcześniej było tylko mleko. A. Dobra, uwaga, skraftowałeś? Pokaż, jak to wygląda. To jest to się skraftowało, tak? Biogło jakieś. Dobra, czyli to wrzucamy tu na dół i uwaga, w końcu będziemy może mieli pierwsze jakieś jajko. Czy to się uda, tak? Bo to jajka się będą robiły. Dobra, będzie pierwsze jajko, pierwszy dinozaur jakiś powstanie dopiero jajeczka. Na razie zrobimy tak, na tym odcinku po prostu te jajka gdzieś rozstawimy, a na następnych odcinkach może między odcinkami one się same wyklują i po prostu wtedy je gdzieś pozamykamy. To wrzuć resztę, co tam masz. To jest egg. To chyba to sfailowało. Co, jak sfailowało? Co sfailowało? No, ej, to sfailowało. Co to się zrobiło? O, jak mały słodziak. Dawaj, a wrzuciłeś kolejne? Ej, tego się zabić nie... Dobra, umarł. Dobra, kraftujemy kolejne. Może w końcu się coś uda. Teraz będzie... O, jest pierwsze jajko. Mamy normalne jajko. Dobra, zobaczcie. Niech on sobie tutaj na razie leży. A on musi mieć jakieś warunki odpowiednie, czy nie? Nie musimy mieć tu pokarm, tylko to damy tutaj steak. Ale to jest malutkie, ty, jakie to jest malutkie to jajko. Dobra, mamy pierwszego. Woski, wrzucaj tu kolejnego, co tam mamy. Dinozaur egg. Dobra, pierwsze jajko jest. Dobra, postawimy te trzy, które nam się udało zdobyć, które udało nam się w DNA wydobyć i zobaczymy, jak to będzie. Ej, w ogóle czemu łóżko zmienia kolor? O co tu chodzi? Jakiś bug. Coś zbugowane, nie? No dobra, i kolejne jajko mamy, zobaczcie, gdzie je stawiamy, woski, gdzie je postawić? Nie wiem. Obok tego, czy po drugiej stronie? Dobra, damy je po drugiej stronie na razie. Ło, te jest większe, zobacz, tu coś większego będzie. Ej, one się przesuwają, czy ty je przesuwasz? Uciekaj do środka, gdzie tutaj tam chcesz uciec? Ono coś się zbugowało chyba. No dobra, w każdym razie mamy dwa jajka i jeszcze jedno chyba będzie. Dobra, i ostatni dinozaur, ostatnie DNA nam się tutaj robi. Zobaczymy, czy będzie jajko, czy będzie znowu fail. Tam z tamtego był fail, z tego zielonego, może z tych zawsze jajka wylatują. Dobra, mamy kolejne jajko, uwaga, kładziemy je gdzieś tutaj. T-Rexa by się przydało złapać, to by było coś. Dobra, mamy trzy jajka, także moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, wiem, że mieliśmy na tym odcinku robić zoo, ale ten odcinek byłby za długi. Mamy na samym początku, także w każdym razie trzy jajka już, także myślę, że to jest dobry początek naszego zoo. Na razie one sobie tutaj się będą wykluwały, mam nadzieję, że będzie to tutaj, że godne warunki w tej piwnicy będą miały. Co? Kolejne tu jest. Co kolejne? No tak, no trzymamy. Także mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał, ze mną bo oczywiście woski. Dobra, także Steviaki, mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał, ze mną bo oczywiście woski. Na kolejnym odcinku będziemy już robili jakieś zoo, jakieś... Nie zabijam, nie proszę cię. Także mamy nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, hej.